Mateusz, w meczu z Zagłębiem wróciliśmy z dalekiej podróży z 0-2 na 2-2. Mogliśmy nawet w tym meczu pokusić się o zwycięstwo. Nie brakowało determinacji i zaangażowania i walki o każdy centymetr boiska. Czy taką stal będziemy oglądać też w sobotnim meczu? Na pewno taki jest cel, tak? Wiadomo, można przegrać mecz, ale nigdy nie może brakować walki i zaangażowania. To też wpaja nam trener. No i tak, no, Zagłębiem mecz mógł pójść w dwie strony. Mogliśmy wygrać, jak i zarówno przegrać. Wiadomo, taka jest piłka, że tam gdzieś te detale nieraz łut szczęścia decydują o końcowym wyniku. Ale jeżeli o coś możemy zapewnić, to na pewno, że walki nie zabraknie. Naszym kolejnym rywalem jest Jagiellonia, zespół wyżej notowany, jednak ostatnie 5 spotkań przeplata 3 porażki i 2 zwycięstwa, co pokazuje, że ich forma nie jest stabilna. Tak, dokładnie, no ale wiadomo, jaka jest teraz specyfika ligi, jakie mamy czasy. Dużo jest rotacji w składzie. Niewiadomych, te zespoły też większość gdzieś tam gra w kratkę, co też pokazuje tabela, gdzie odległości między zespołami, punkty zdobyte, te różnice są na naprawdę nieduże. Jeden, dwa mecze już można i w górę, tak samo jak i w dół. No a Jagiellonia, cóż, no dzisiaj będziemy mieli analizę rywala, na pewno trener nas dobrze przygotuje pod zespół z Białegostoku i ostatnio, miejmy nadzieję, że ostatni mecz się rozstrzelali i tu już nie będą strzelać. Jak grało Ci się w bloku obronnym, gdzie na prawą obronę wskoczył Kamil Kościelny? Jak układa się komunikacja z Bożydarem Czorbadzińskim? Czy łapie już polskie słowa i nie macie problemu w trakcie gry z komunikowaniem się? Nie mamy problemów z komunikacją. Linia obrony też mówimy po angielsku. Te takie boiskowe sytuacje to każdy gdzieś zna, więc z komunikacją nie ma problemów. Ale na pewno czas działa na naszą korzyść. Z meczu na mecz będziemy się zgrywać, poznać swoje zachowania coraz lepiej. No, dla Kamila ta prawa obrona to też poniekąd nowa pozycja, bo wcześniej grywał ostatnie większość swojej kariery na środku obrony. Dlatego myślę, że dla naszej linii defensywnej, bloku obronnego. Czas będzie działał na naszą korzyść, aczkolwiek no wiadomo, że musimy punktować i w końcu zachować czyste konto. Bardzo dziękuję. Dzięki.